Zawodnicy wrócili na pierwszy trening dzisiaj po przerwie. Bardzo dobrze wyglądali po przerwie. Myślę, że są przygotowani do ciężkiej pracy. Dzisiaj mieli test, sprawdzian i później troszeczkę mieli zabawy tej gierki, bo taki jest początek i to jest na razie wprowadzenie do następnej ciężkiej pracy. Pierwszy trening zaczęliśmy od zajęć tutaj na hali Redeco. Pierwsze zajęcia od razu test Coopera. Mamy duże zaufanie do zawodników, że wykonali tą pracę w przerwie świątecznej, noworocznej, którą mieli zaleconą. I dzisiaj zaczęliśmy od testu Coopera plus zajęcia techniczne i małe gry. I będziemy przez pierwszy półtorej tygodnia trenowali tutaj na obiektach we Wrocławiu i później jedziemy na obóz do Zakopanego. No, widać, że dbali o siebie, bo nikt specjalnie nie przytył. Fizycznie prezentowali się dobrze, więc mam nadzieję, że ich świadomość jest wysoka i wiedzą, że przede wszystkim muszą dbać o swoją fizyczność, bo to jest ich narzędzie pracy.